Witam ponownie w hali stulecia Mistrzostwa Polskich Szkół Podstawowych. Podobno grupa śmierci. No pierwszy mecz był fantastycznie wyrównany, ale tutaj proszę Państwa, Miśląska, żory zawodzą. W tej chwili Miśląska gra z mistrzem Mazowieckiego. Zawsze jako kadra wojewódzka byliśmy słabsi, jako kluby byliśmy słabsi. No i tutaj jako szkoła podstawowa też jesteśmy słabsi. W tej chwili, proszę Państwa, wynik 29-6. Można powiedzieć taka demolka. I pan Foder na ławce jako asystent. Chłopcy grają na razie na naprawdę na bardzo przyzwoitym poziomie, ale to jest dopiero śniadanie, a gdzie tam obiad i podwieczorek, to już będą trudniejsze zespoły. Time out. 31-6. I pan Klodziński ani się nie przywita. O, ładne koszulki, stroje sportowe dostali wszyscy. Panowie, on tak naprawdę już grający go lewą ręką podatnie, więc starajmy się kierunkować za lewą ręką. Nawet jak będzie do środka... I grupa kibiców z Warszawy przyjechała, witamy serdecznie. Jeszcze dojadą pewnie, nie? Wracamy do gry. Szkoła podstawowa numer 152. A może na tablicy będzie 152? Kto wie? Kolejne zmiany. Nie, 11 kto pił? Kto pił 11? Filip Kosz. Brawa dla Filipa. Kolejne zmiany.
Zobaczmy jeszcze tę jedną akcję. No i trafia, trafia. Na razie tyle, specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej z hali stulecia, z Energa Basketka, mistrzostw polskich szkół podstawowych 2013 w Lidze.